Kolejne spotkanie pierwszej ligi, polskiej ligi tenisa. Jesteśmy oczywiście na kortach Arki w Gdyni. Naprzeciwko siebie stają Paweł Tchórz-Matuszak. To ten zawodnik w czerwonej koszulce odbierający serwis Krzysztofa Stępienia. A więc pojedynek grupowy, rozpoczynający w zasadzie dla jednego z zawodników rywalizację. Dla, dokładnie rzecz biorąc, serwującego Krzysztofa Stępienia, bowiem Paweł Tchórz-Matuszak już jeden mecz rozegrał i wygrał to spotkanie i dla niego jest to już ostatni mecz grupowy, bowiem jesteśmy w grupie trzyosobowej. W pierwszej lidze zgłosiło się niewielu zawodników, zaledwie 13-osobowa obsada, a więc cztery grupy niepełne, jedna tylko czteroosobowa, ta pierwsza, którą obserwowaliśmy poprzedni mecz Wiktora Portillo, który zanotował zwycięstwo nad Szymonem Bundą. Teraz jesteśmy w grupie C. Paweł Tchórz-Matuszak, Krzysztof Stępień. To pojedynek, dla który Państwa serdecznie zapraszamy. A tak, do siatki teraz skuteczna akcja Krzysztofa Stępienia. Może kilka słów o tym zawodniku. Aktualnie notowany na 32. miejscu w pierwszej lidze tenisa. Zawodnik pochodzący z Warszawy. 186 cm wzrostu, 28 lat, jeżeli chodzi o swoje mecze w polskiej lidze tenisa. 10 spotkań, wygrał 3, przegrał. Ostatni turniej to finał zimowych mistrzostw polskiej ligi tenisa, więc dawno niewidziany był na arenie, na kortach całej Polski. Tam porażka w jednej, drugiej finału z Dawidem Wiśniewskim, ale wcześniej takie bardzo ciekawe i dobre wyniki, pokonanie Karola Stypułkowskiego czy Pawła Łaguny, to dosyć cenne na pewno zwycięstwa Krzysztofa Stępienia. Półfinał osiągnął także w Pucharze Polskiej Ligi Tenisa w 2020 roku w Rzeszowie. Tam porażka z Mierzwą w jednej, drugiej finału. Z kolei 30-latek z Poznania to Paweł Tchórz-Matuszak, 174 cm, więc jeden z niższych zawodników w polskiej lidze tenisa, ale na pewno braki w centymetrach nadrabiać będzie szybkością na korcie i zwinnością. 174 cm, województwo oczywiście wielkopolskie, bo reprezentujący stolicę tego województwa, więc Poznań, 3 wygrane spotkania, 2 mecze przegrane. Tenis by David Cup występował ostatnio, no i tam w finale przegrał ze Sławomirem Wrzeszczem 4-0-4-3, a więc dobry turniej zanotował, jeżeli chodzi o swój ostatni start turniejowy. Czasem Stępień wyszedł na prowadzenie 1-0. Za chwilę serwować będzie Paweł Tchórz-Matuszak. Teraz lepsza pogoda do grania, zrobiło się nieco bardziej rzeźko w Gdyni. Chwilkę byłem w hotelu, tutaj Mateusz komentował spotkanie, wychodząc zupełnie inna aura się zrobiła po niespełna godzinie czasu. Słońce już oczywiście zaszło, no i za chwilę pewnie trzeba będzie odpalić tutaj Jupitera nad kortami Arki Gdynia. Myślę, że jeszcze dobre pół godziny i trzeba będzie o tym pomyśleć, bowiem zrobi się dosyć ciemno, tutaj kort otoczony drzewami, a więc będzie dosyć szybko ciemno nam się robiło nad kortami Arki w Gdyni. Podaje Paweł Tchórz-Matuszak przy wyniku 0-1. Przed nami jeszcze po tym meczu 2 spotkania. Jedno spotkanie pierwszej ligi, a także zakończymy meczem drugiej ligi, polskiej ligi tenisa. Nieco nabrała tempa rywalizacja, bowiem taki dosyć cenny początek dnia, dużo przerw, dużo takich spotkań krótkich, później dużo przerw na korcie telewizyjnym, na tak od godziny 14 ta machina tenisowa ruszyła na dobre, no i w zasadzie przerwy tylko na zmianę zawodników, no i oczywiście na konserwację kortu, głównie chodzi o roszenie. 0:30, zły początek przy własnym podaniu Pawła Tchórza-Matuszaka. Będzie musiał gonić w gemie serwisowym, bo rywal pozytywnie nastawiony do tego spotkania wyszedł. A teraz popsuł piłkę. Dosyć prostą wydawało się Krzysztof Stępień.
Pierwszy mecz, który Paweł Tchórz-Matusza grał, to bez problemu pokonał Michała Plaka 4-1-4-0, więc za 3 można powiedzieć triumfowo w tym meczu. No i ten mecz, gdyby zakończył się zwycięstwem Pawła, to Paweł zakończy rywalizację na pierwszym miejscu w grupie B. Zakończyła się już rywalizacja w grupie D. Tam najlepszy okazał się Paweł Lipka. Komplet 6 punktów. Karol Stypułkowski 3 oczka. Ale teraz niedokładny ten drop shot. Spodziewamy się także takich technicznych zagrań w wykonaniu Pawła Tchórza-Matuszaka. Zawodnik idealnie predysponowany do gry na kortach ziemnych. Przed Krzysztofem Stępieniem jeszcze dzisiaj jeden pojedynek, oczywiście ten z Michałem Plakiem. Najdłużej rywalizować będą panowie w grupie A, bo tam do rozgrania aż 6 pojedynków mają, a więc trochę ta rywalizacja jeszcze w grupie A będzie trwała. Doskonałe minięcie po linii, zagranie backhandem w wykonaniu Pawła Tchórza-Matuszaka. Puste nam się zrobiło na trybunach. Dosyć licznie kibicowali osoby swoim zawodnikom w poprzednim spotkaniu. Teraz no, wiadomo, też jest przyczyna, że się dosyć pusto zrobiło. Za chwilę rozpoczyna się mecz Hiszpania-Polska na Euro 2020, więc także większość osób udała się przed telewizorem, by je dopingować biało-czerwonych. Zachęcamy, by pozostać z nami, także gdzieś można sobie oczywiście połączyć przyjemne z pożytecznym i oglądać równocześnie mecz polskich piłkarzy, a także tenis z kortów Arki w Gdyni. To zaraz tym czasem dla Krzysztofa Stępienia. Dobry początek gracza z Warszawy. A więc pojedynek zawodników z dwóch dużych miast, stolicy Polski i stolicy Wielkopolski. 15-0, dosyć łatwo te punkty zaczęły uciekać Pawłowi Tchórzowi-Matuszakowi. Dobrze pod końcową linię, pod same nogi przeciwnikowi wrzucił piłkę Krzysztof Stępień. Kolejna próba drop shota w wykonaniu Tchórza-Matuszaka nieskuteczna. No i mamy prowadzenie Krzysztofa Stępienia 3-0. Łatwy i szybki początek tego zawodnika.
wracamy do rywalizacji, czyżby na ostatniego gema tego pierwszego seta, bo błyskawicznie uciekają punkty Krzysztofowi, Pawłowi Tchórzowi, Matoszakowi oczywiście, punkty idą na stronę Krzysztofa Stępienia. Zero do trzech, patrząc od strony podającego. Długa wymiana, ale wyrzucona ta piłka przez Krzysztofa Stępienia, 15 do 0. Zobaczymy, czy jeszcze podejmie walkę w tym secie o zwycięstwo Paweł Tchórz-Matuszak. No, szybko znalazł się przy piłce, ale tak dosyć niefortunnie odegrał, gdzie przeciwnik miał całą w zasadzie odkrytą część kortu i skrzętnie z tego Krzysztof Stępień skorzysta. Zobaczymy raz jeszcze, ta lewa ręka tutaj, ukryty skrót, no i backhand po linii, tam w zasadzie nie było najmniejszych problemów, by umieścić piłkę w korcie. Piłka poza karem serwisowym. Długa, intensywna wymiana. No teraz obaj panowie nie żałowali sobie w tej wymianie ciosów za linii końcowej. Inicjatywę posiadał gracz z Poznania, no i do końca ta inicjatywa dała mu zdobyty punkt. Pomylił się Krzysztof Stępień. Takie defensywne zagrania w wykonaniu gracza z Warszawy obserwowaliśmy. Brawo teraz dla Pawła Tchórza-Matuszaka za to dojście do siatki. Także skuteczny smecz. 40-15. Szansa na pierwszego gema dla gracza z Wielkopolski. Ależ walczył o tą piłkę Paweł Tchórz-Matuszak, no i w nagrodę walczył tą piłkę, wywalczył także pierwszego gema w tym spotkaniu. Inicjatywę posiadał w tej wymianie Krzysztof Stępień, ale pogoniony solidnie po korcie Tchórz-Matuszak walczył do końca, no i w nagrodę
dobre odegranie, bo od przeciwnika mamy 1 do 3, ale nie mniejszym Krzysztof Stępień za chwilę może zakończyć pierwszego seta dobrymi serwisami. Pierwszy taki już nam zaprezentował. 15 do 0. Trzy piłki od pierwszego seta jest zawodnik z Warszawy. Wydaje się, że to jest mecz o pierwsze miejsce w grupie C, skoro Michał Plak dosyć łatwo przegrał z Pawłem Tchórzem Matuszakiem, no to należy spodziewać się, że Krzysztof Stępień także ogra swojego rywala w sposób dosyć przekonywujący, no ale to oczywiście jest tenis, to jest sport, tutaj różne niespodzianki się zdarzają, no i nad takową nie można także wykluczyć podczas tej sobotniej rywalizacji już dosyć późnym wieczorem. I teraz do siatki postraszył rywala, bo bardziej na tym ta akcja miała polegać, wymusić błąd na przeciwniku, bo ten wolej nie był może rewelacyjny, ale na tyle dobry, że przyniósł drugi punkt w gemie Stępieniowi 30 do 15. No i znowu akcja serwen, wolę teraz już było dużo łatwiej, dużo lepiej. No trzeba było co prawda jeszcze użyć smecza do zakończenia akcji, ale zrobił to perfekcyjnie Krzysztof Stępień. No i ma dwie piłki, trzy w zasadzie, trzy piłki setowe na zakończenie pierwszej części rywalizacji. No i piłka poza placem gry, jeszcze podbiegł do siatki Paweł Tchórz-Matuszak. Upewnił się, że ta piłka była poza karę, nie miał wątpliwości Krzysztof Stępień, nie ma także wątpliwości Poznaniani. No i mamy pierwszego seta wygranego przez Stępienia 4 do 1. Szybko nam się zakończył ten pierwszy set. Dosyć łatwo wygrany przez Krzysztofa Stępienia 4 do 1. Wynik wysoki, ale wystarczyło jedno przełamanie dla gracza z Warszawy, by tego pierwszego seta zakończyć po swojej myśli. Drugiego rozpoczyna Paweł Tchórz-Matuszak. No, zły początek, zbyt mocno, dużo siły włożył w to uderzenie. Gracz z Poznania nie ma raczej tutaj żadnych wątpliwości, że ta piłka już była poza placem gry. 0 do 15. Próbuje grać pod końcową linię Paweł Tchórz-Matuszak, ale nie zawsze to wychodzi. Więcej raczej takich błędów popełnionych przez gracza z Poznania niż
korzyści ma z tego Paweł. A właśnie, teraz kolejny błąd daleko, teraz jednak zabrakło dosyć sporo, by trafić w karo. By trafić oczywiście w plac gry, trafił w korytarz deblowy. ...0:30, zły początek tchórza Matuszaka. No teraz brawo za tą akcję dla jednego i drugiego, za defensywę dla Stępienia, no i przede wszystkim za atak i skończoną piłkę dla Pawła Tchórza Matuszaka. Teraz zagrał Paweł Tchórz Matuszak, no także to może być akcja kandydat do akcji tego turnieju. Na pewno obok akcji Koberdy, zagrania między nogami. Jeszcze sprawdzamy, czy to będzie pierwszy serwis, czy też była piłka autowa, jednak zakreślił ślad, a więc była piłka w korcie. No i doskonała wymiana, doskonały zagranie Pawła Tchórza Matuszaka. No i mamy 3-1 dla gracza z Poznania. No i pierwsze w meczu przełamanie stało się faktem. No i za chwilę szansa na doprowadzenie do remisu w setach 1-1. Do jednego własne podanie, Paweł Tchórz Matuszak. Trafił Krzysztof Stępień, posypała się ta gra Stępienia w tym drugim secie. Te pierwsze dwa game takie bardzo efektowne i w jednej i z drugiej strony dużo piłek wygranych, no ale w miarę upływu czasu gra coraz słabiej Krzysztof Stępień. No i wszystko wskazuje na to, że tutaj będzie potrzebny mistrzowski tiebreak do rozstrzygnięcia rywalizacji, no ale jeszcze musi parę punktów w tym gamie Paweł Tchórz Matuszak dorzucić. No, kapitania, dojdzie jeszcze Stępień. No brawo teraz dla Stępienia. Krzysztof Stępień zagrał do końca z zimną krwią. Wyczekał przeciwnika, spojrzał na drugą stronę, gdzie najlepiej zasmeczować i zdobyć punkt. No i zrobił to perfekcyjnie pod linię końcową. Poza placem gry, też kombinował dobrze w głowie Krzysztof Stępień, gdzie tą piłkę można wrzucić, by zakończyć akcję skutecznym zagraniem. Jak ta piłka spadnie w kort, kapitalny ten zagranie Krzysztofa Stępienia.
Ależ to była kapitalna tenisowa akcja. Ręce same składają się do klasków, a szkoda, że tutaj nie ma publiczności, ale kapitalnie zagrał Paweł Tchórz Matuszak. Jeden i drugi zasłużył na wielkie słowa uznania. Mamy naprawdę kawałek dobrego tenisa w tym spotkaniu. No i mamy mistrzowski tiebreak za chwilę, bo 4-1. Pierwszy set do Krzysztofa Stępienia, drugi z kolei w takim samym stosunku dla gracza z Poznania. No i ostatni akcent z tego pierwszego dnia wiosennych finałów Polskiej Ligi Tenisa w Gdyni. 4-1 Krzysztof Stępień, 4-1 Paweł Tchórz-Matuszak. No i o losach tego spotkania zadecyduje mistrzowski tiebreak. Robi nam się tutaj dosyć ciemno już. To widzą Państwo pewnie po ekranach swoich monitorów, że nieco gorszy jest komfort oglądania, ale myślę, że te 10 minut, bo dłużej ta rozgrywka pewnie nie potrwa jeszcze. Będziemy w stanie tutaj bez światła to spotkanie zakończyć, bo nie są planowane dalsze mecze już na korcie telewizyjnym, a więc tym meczem zakończymy zmagania w pierwszym dniu. No i oczywiście przywitamy się z Państwem jutro od godziny 9 na drugim dniu rywalizacji. 1-0 dla Krzysztofa Stępienia. Dobry początek gracza z Warszawy w tym mistrzowskim tiebreaku. Oj, teraz do końca czekał, ale chyba jednak wyraźnie ta piłka opuściła kort, chociaż nie wierzę. Paweł Tchórz Matuszak szybko podbiegł do piłki. No ma chyba jakieś wątpliwości co do tego, no ale... Ale chyba jednak wyszło na to, że piłka autowa. Tak. 2-0. Poza karem serwisowym ta piłka uderzona. No i do końca wyczekał, spojrzał, jak jest ustawiony rywal. No i delikatnie za siatkę. Kolejny taki z tych technicznych majstersztyków wykonania Pawła Tchórza Matuszaka. Szkoda, że nie jest na takim równym poziomie ten zawodnik przez całe spotkanie, bo byłby naprawdę tutaj kapitalnym graczem jak na polską ligę tenisa. Teraz przy tej sytuacji, przy dobrym serwisie przeciwnika, przede wszystkim mocnym, precyzyjnym, splasowanym ostatnie centymetry kara serwisowego, no nie ma tutaj dużo do powiedzenia. Paweł Tchórz-Matuszak kilka piłek potrzebował, żeby zakończyć akcję Stępień, ale uczynił to w sposób perfekcyjny. 3-1 dla Stępienia. A teraz jednak piłka opuszcza kort i będzie 3-2 po tym zagraniu. Chociaż tutaj raczej celowo na to, by zakończyć akcję, ale ten ślad widzę tutaj z mojego stanowiska dosyć wyraźnie poza karem serwisowym.
brawo teraz za to zagranie, za ten atak, przede wszystkim przejęcie inicjatywy przy podaniu przeciwnika. Poradził sobie doskonale z tym zagraniem Krzysztof Stępień. Prowadzi 4-2. Chwila przerwy, chwila oczywiście na zmianę stron kortu. No i nieco lepszej sytuacji Stępień, a na razie jeszcze to oczywiście finiszu mistrzowskiego tiebreaka mamy kawałek czasu. Te 2 punkty przewagi jeszcze o niczym nie świadczą, no ale oczywiście w lepszej sytuacji jest zawodnik ze stolicy naszego kraju. Już gotowy Stępień do gry, nieco opóźnia wyjście Paweł Tchórz. Matuszak jeszcze wziął piłeczki do serwowania, bo to on jeszcze za chwilę po tej przerwie będzie miał jeden serwis do dyspozycji. No i wykorzystał go perfekcyjnie od razu dobrym serwisem. 3 punkt zdobyty w mistrzowskim tiebreaku dla Pawła Tchórza. Matuszaka 4-3 prowadzi Stępień. Piłka oczywiście teraz przechodzi na jego stronę. Dobry atak jednak, akcja serwen volley. Kilka takich zagrań, zwłaszcza w pierwszym secie, oglądaliśmy w wykonaniu gracza z Warszawy. No i teraz pokazał, popisał się także takim super zagraniem. 5-3. Nie trafił. Stępień podszedł do siatki, sprawdził jeszcze, odznaczył mu ślad jego przeciwnik. No i doskonałe znowu wejście do siatki, teraz w drugie tempo zagrał taką akcję ofensywną, 6-3. Pilnuje swojego serwisu gracz z Warszawy, no i teraz już coraz bliżej końca, coraz bliżej decydujących momentów tego spotkania, no i coraz większa presja na Pawle Tchórzu, Matuszaku, zwłaszcza przy własnym podaniu. No i teraz zerwał to uderzenie, ten forehand kompletnie nie trafiony. Mamy 7-3, coraz bliżej Stępień pierwszego zwycięstwa w grupie C zmagań pierwszej ligi, polskiej ligi tenisa. Jutro panowie oczywiście wrócą do rywalizacji już od poziomu ćwierćfinału, będą kończyć swoje gry, także 1/8, jeżeli chodzi o polską ligę tenisa w kategorii plus 45, także 1/16 drugiej ligi, ta najliczniejsza kategoria obsadzona przez graczy, no i początek rywalizacji, no i także oczywiście zakończenie jutro, bo jutro tymi meczami będziemy kończyć rywalizację, kategoria kobiet, a także nowa kategoria w polskiej lidze tenisa plus 60 mężczyzn. Doskonały teraz atak Stępienia, tak troszkę już jakby zniechęcony tymi poprzednimi złymi zagraniami jest Paweł Tchórz. Matuszak coraz bliżej, coraz niż dystansu do pokonania i do zdobycia punktów ma Krzysztof Stępień. Dokładnie 2 oczka mu brakują do zwycięstwa, 8-3 prowadzenie gracza z Warszawy. Dosyć już nam się ekstremalnie ciemno zaczyna tutaj robić, chociaż jeszcze wychodząc pewnie z kortu dużo jaśniej, ale jak już mówiłem, kort otoczony drzewami. Taka dosyć fajna sceneria, malowniczo położone oczywiście blisko do morza. Trafia teraz Tchórz. Matuszak. 4 punkt jeszcze podejmuje rękawice. No i chyba teraz jeszcze ma jakieś wątpliwości Stępień co do tej piłki. Trzeba zmienić stronę, ale jeszcze jaka była decyzja odnośnie poprzedniej piłki. Chyba piłka była jednak autowa, tak? 9-3 jeszcze. Teraz oczywiście przechodząc na tą stronę uda się w kierunku tego śladu gracz z Poznania, ale chyba nawet nie będzie zbytnio się nad tym zastanawiał. Gdyby wynik był bardziej bliski remisu, to pewnie
Może sprawdzałby bardziej wnikliwie tę sytuację, ale tak nie ma to chyba największego sensu. No i rozpoczynamy serię piłek meczowych dla Krzysztofa Stępienia. No i efektownym zagraniem z powietrza kończy Krzysztof Stępień to spotkanie 4-1, 1-4, 10-3 w mistrzowskim tiebreaku. Dwa punkty wędrują do gracza z Warszawy, do Krzysztofa Stępienia. Jedno oczko Paweł Tchórz-Matuszak i kończy rywalizację grupową z 4 punktami. Naprawdę był to ciekawy, nie wiem, czy jeden z najciekawszych spotkań, jeżeli chodzi o poziom tenisowy rywalizacji na korcie telewizyjnym, z którego relacje dla Państwa przeprowadzaliśmy. Tutaj kilka naprawdę ciekawych spotkań. Zdarzało nam się oczywiście trafić na spotkania jednostronne, ale to tak jakby wkalkulowane jest w koszta transmisji tenisowych. Nie zawsze poziom, nie zawsze emocje są na najwyższym poziomie. Ale dzisiaj możemy być, myślę, zadowoleni z tego pierwszego dnia. Kilkanaście godzin tenisowych emocji za nami, także za zawodnikami. Dużo solidnej gry, a także jutro kolejne emocje od godziny 9:00 będziemy z Państwem ponownie z kortów Arki w Gdyni się przywitamy. Dzisiejsze zmagania kończymy właśnie tym meczem, jednym z ciekawszych, i jeżeli jutro będą takie same tenisowe emocje, to myślę, że będą Państwo zadowoleni z poziomu tenisowej rywalizacji w Gdyni. Za dzisiejszą relację już powoli będziemy Państwu dziękować. Mateusz Orłowski komentował wraz ze mną, Wojciechem Wiśniewskim, spotkania z kortu telewizyjnego. Do usłyszenia w dniu jutrzejszym. Dobranoc. Pozdrawiamy z Gdyni.